Nie, Janina, masz teraz bogaty pokój. Zrobiłaś się tak bogato. Bogato. Wyszły wszystkie twoje amory. No oczywiście. Pokój. Najbardziej egzotyczny kwiat. Ale pokażę i schowa. Nie, nie. Nie bój się, nie schowa. Jak jest tyle ciał, że są... Odgaduję wszystko. Też jest siwa. Tam jest też kawałek siwaka, twój na pewno lepszy. Przydać jeszcze przyjdzie cały szereg osób. Ten kwiat jest precudny. Tak, to jest. Zabiła nogę na... Zdrowie. Czy drabina się zamęciła? Nie, nie, jak tylko dostał. W każdym razie powiedziała, w pewnym momencie mówi tak, że myślałam, już jestem zmęczona. I w tym momencie mówiła. Ja bym chodzę, chodzę, bo muszę wyjść. Jak to? Moralską jedną, bo ona sama nie chce przyjść. No wiesz, Morawska akurat sierotka Marysia. Musi być prowadzona. No daj spokój. Ja idę na ćwiczenia fizyczne, a potem razem zaraz. A no to co innego, jak idziesz na masaże, to jest... Janiny zdrowie przede wszystkim. Ja zdrowie. Tam jest winko, słuchajcie, tam są dwie pstryki, jeśli można się z nim zacząć. Do przyjęcia. Jak się nie sfotografujecie, do przyjęcia. Wygląda stół właśnie bogato zastawiony w takim świetle. Tak, musisz sobie taki reflektor. Ja. Tutaj zamontować. I ja bym chciała mieć lampę. Czasem przy takich okolicznościach jak imieniny, no nie. Słuchaj, ten stół jest skonstruowany, bo nie można tknąć. Nie, już są widzę. A przecież wiem, że zawsze u ciebie na stole dużo jest pysznych rzeczy, nawet każdy wtorek czy środę, jak tutaj przychodzą goście, to jeszcze się napiję. Zawsze. A nie chcesz razu? Nie. Tak, bal będzie w piwnicy? Będzie. Aj, no również tak. A robisz już dekoracje? No i od jutra. No co, dzisiaj nie ma. Najwyższy czas. Dzisiaj jeszcze nie ma. No ma jeszcze sobotę, niedzielę. No jeszcze parę dni. Jeszcze parę dni. Tylko ja nie wiem, Piotrze, czy coś tutaj. Ja ci jutro przyprowadzę takiego pomocnika. A w sobotę dwóch. Przyjdą dzisiaj. Ja dzisiaj nagrodę dostaję oficjalnie. Jaką? Za chwileczkę przyjdą z delegacji. Nie mówię z tej nagrody. Czyli jest to po prostu wszystko tak pomyślane. Ale jaką nagrodę? O, jak pokażę. Miasta Krakowa. Prawie, że nie od piwnicy, tylko od towarzystwa. Od towarzystwa. Od podejrzanego. Ile pokażę, ile to się zdumieje. Może tej mówią opieki nad sierotami rumuńskimi. Co? Oj, bardzo. Nasza litka należy i mamy dwóch Rumunów. Chodzi 13, drugi 14 lat. Chodzi bardzo grzebnie. Nie, oni są przebadani. Oni byli u mnie najpierw i mieszkali w internecie. A potem poszli do ciebie. Po przebadaniu. 50. No to jest dla spotkania. U mnie w szkole, u mnie w jajach. 14 lat. A latem było tak samo. Latem, bo to wiesz... Ona ich przywoziła. No, skut burza, wiesz, tam... Ta, nie sama, bo tam jeszcze... Co w Rumunii była. A już dwa razy i jeszcze... Przepraszam, że siedzę tam od tyłu do ciebie, ale... Ale jak wiem, że te dzieci, mówię wam, jak przyjechały pierwszy raz latem, to w ogóle nie umiały chodzić w butikach. Tam jest taka sytuacja, że chcesz dać dziecku ubranie, ale to ubranie będzie zaraz chodziło między dziećmi, dlatego że nikt nie ma nic. Tylko wiesz, ja sobie tak pomyślałem, że im się tu robi, no wszystko się robi, żeby im było przyjemnie, dobrze. Tak. Ale równocześnie oni wracają do tej robi się jakąś, wiesz, no nie powiem krzywdę, no ale coś w tym rodzaju, jak oni wrócą do tej rzeczywistości. To tam zobaczą. Jedni tutaj państwo adoptują chłopca. A może wy zaadoptujecie? No, chłopca, czy wątpię. Już właśnie starania już robią i on już zostanie. Jeden z tych chłopaków. Ja myślę, że ich więcej tutaj będzie takich rodzin, które... No w każdym razie ja z Polski z podziękowaniem, a teraz oni przyjechali już z występem artystycznym, także jak
przyjechali do nas, cała te 50, to tak młodzież zorganizowała tak, że każda gdzieś tam z mam popiekła jakieś ciasta, żeby im poczęstować. I oni już przyjechali z występem. No, pasterkę mieli w kościele parafialnym pod Kurzu. Tak, tak, bo i to Sylwestra też im tam księża urządzali. Że można inaczej żyć. No od pierwszego wejrzenia tak. No i Stawań się zgodziła, no, żeby już ją wzięła, żeby to nie było takim czy po prostu nie są nauczeni, nie przyzwyczajeni do tego? Możliwe, że... Nie przyzwyczajeni. No bo na pewno w tym się rodzi... Maciek, co jedzą mięso? Tak, no to wiesz, no nie chciał makaronu, no to Litka mu dała mięso z chlebem. Po prostu już tak przywykli do takiego jedzenia, takiego poza tym oni chorują po tym jedzeniu naszym, bo jednak inaczej jest tutaj dziecko. No zaziębiony jest jeden. Ciągle kaszle, gorączkę miał wysoką, ale już nie ma gorączki, tylko okropnie kaszle. No tak. A każdy niech dobrze do lekarza domu. Talerzyki Piotr przyniósł. Tak, widzę. Sałatki, mięsa, wszystko jest. Tak. No ale wiesz. Na zakąskę. Nie, bo ja jeszcze coś muszę kupić. Ale nic nie wiem. Na razie chodź tutaj, bo zmienia się. No na przykład u nas w kamienicy, to naprzeciwko naszego mieszkania było biuro. Tam jeszcze pokojowe, ładne mieszkanie. Właściciel, który mieszka w kamienicy. No i teraz tak, to biuro było, płaciło im 7 milionów miesięcznie. No to było za mało. Nie wiem, co kombinują, bo w każdym razie pewnego dnia wypowiedzieli to. I już to biuro wyszło. Jakieś inne możliwości, no to niech więcej nie znajdą na pewno. No ale nikt nie będzie płacił 7 milionów miesięcznie za mieszkanie, no bo to jest niemożliwe. Nie to, czy to, ale muszą jakoś unormować tę sprawę. Przecież to jest niemożliwe, no daj spokój. Przecież to... Czynsz pół miliona, to jest, no daj spokój, no. Zarabiam półtora i pół miliona, nie płacisz mieszkanie. No to mieszkacie w pałacach. Tam pałace. Zimno, ciemno. A co to takie tureckie jakieś masz na głowie? Asadaj napisał. Pani doktor Janina G. wystąpiła z kurczętami na głowie. A rzeczywiście miałam takie sztuczne kurczaki. A ja mam ten czas, w którym jest też taki... piwnica ma swój, tam z tym właśnie twoim odczytem. Piotr napisał, gdzieś jakieś półtora miesiąca temu Piotr napisał, że Janina Garycka w Paryżu, w Wiedniu wygłosiła rewelacyjny odczyt o dziejach piwnicy pod Baranami. W języku francuskim. Wyjechała, jest właśnie i w Paryżu, w Wiedniu, jeszcze jakieś dwa miasta są wymienione. Wspaniały, rewelacyjny odczyt o... dziejach piwnicy. To... Tam się dziwię, że już... Po czym to mówię Janinie? Tam się coś pali, nie? Aha, to ja w ogóle nic o tym nie wie, że... Później kumy się złoszczą na ciebie. Kumy się złoszczą. Zazdroszczą. Nie złoszczą. Wszystko przestawiać tutaj kielichy. Przydałem z wam na krycie głowy. A no Do biskupów to jest mitra albo infuła. A tak, no to mają, to jest biret, to mają kapłani, to każdy ksiądz ma taki biret. Piuska to jest... Piuska to jest to okrągłe. To jest taki okrągły. Co się temu ciągle znakuje z głową? To jest się na pewno składa. Ale kanonicy, no kanonicy mają... To się chyba... No to nie jest składana. Piuskę noszą. Na pewno jest składana. Taką fioletową. Nie wiem, lekko specjalnego nadzycia. Ona gdzieś jest tam złamana. Chyba, że kanonik jest... Nie, w ten sposób składana to rzecz. Chyba, że kanonik jest, ma taki przywilej noszenia mitry, bo są tacy. I jest to, to się nazywa infuła. Nie schodzi. Ja tu przygotuję herbatę.
Ja na przykład wiesz, na co mam ochotę? Na macę. I zaraz się zabiorę do macy. Marzyłem o tym, żeby u ciebie była maca, bo bardzo jest. Lubię. Widzę, że jest. I zaraz po nią sięgnę. Tylko i zacznę chrupać, tylko pewnie na śmiece. Trudno. To będziesz zamiatał. Przygotuj się. Jutro przyjdziesz po zamiatać. Jutro. No, ja wiem, że jesteś porządny. Nie dziś, tylko jutro. Strasznie mi żal Marysi, naprawdę, bo się dowiedziałem. Słuchajcie, ale wiecie co, że strasznie. Od tej sławy. Tej, no. To. Była nawet przyszła z życzeniami przed świątami do nas. Ale bardzo. Naprawdę. Ale to powiem ci, że to i tak, ale, że słuchaj, ona była to tak, mogła, że ja weszłam do, prawie na ten moment, jak ona leciała, do kuchni. Za chwilę, słuchaj, no to ten stanął i dalej nie wie co. Prawie powala. Nie ruszymy pacjentki tak długo, jak długo pan nie da właściwego leku przeciwbólowego, bo ma taki ból w tej chwili tej ręki, bo ta ręka była wybita zupełnie, wykręcona tak w pozycji odwiedzonej. No i w ogóle nie dało się ruchać. Bo wiem, kochanie, że zawsze uwielbiasz kwiaty, więc żeby ci nigdy nie zwiędły, to żeby zawsze ci było tak, wiesz, palnąco. A poza tym, żebyś zawsze miała twórczą wenę. Tutaj słuchaj, zobacz. Popatrz, ja widzę, że tam są popatrz, ale talerz z kwiatami, żeby ci nie zwiędły. Zobacz, to są kwiaty. O, to jest prezent, a to jest dodatek. Mamusia upiekła. Gdzieś to jeszcze było zdobne, ale gdzieś po drodze musiały gdzieś tam po prostu zginąć, że tak powiem. A jeszcze chciałam dodać, że takiej ilości kwiatów, jakie zwykle dostajesz od Piotra, to nikt nie jest w stanie pobić. Normalnie jest 30 róż. Co najmniej 30 róż bukietów. Patrzcie, jakie przyszło. Dobry wieczór. Znajomym, dobry wieczór. Patrzcie się, przestawiaj drugi stół. No, ja na stole nie wiem. Ja na swoje miejsce, jak państwo pozwolą, tradycyjne, od 28 lat już nie wypominając, prawda, nie wypominając swojego wieku od dziecka. Prawie, że od niemowlęcia. Od niemowlęcia, tak. Od niemowlęctwa. Czasem jej tłumaczy jej w ten sposób, że jesteśmy w imieniu zarządu, to już jako zarząd w tej chwili towarzystwa, mamy specjalną nagrodę pani Breczy za tak zwany całokształt. Za nas z takim adresem serdecznym od nas wszystkich za to, że pani tak współpracuje wspaniale od tych lat. Nadzieją. Od wielu lat. Tak. Proszę bardzo. Od ilu? Przelicz na kwiata wystarczy, czy nie? Ja tylko na maluchę, to słuchajcie, to no nie ma co odbierać. To jest bardzo wielki pieniądz. Ja najpierw nie wiedziałam, że tam jest jeszcze jedno zero. No to co, będzie ten maluch, czy ten duży kwiat? Nie, no ale to ci gratulujemy. No nie, no gratulujemy serdecznie. Trzeba by ci zaśpiewać coś. No lazi zaśpiewać. Sto lat, niechaj żyje nam. Sto lat, niechaj żyje nam. Niech żyje nam, niech żyje nam. Sto lat, niechaj żyje nam. A mówiłem ci, święty Jan Ewangelista, twój patron żył 102 lata na wyspie Patmos i dziś ci tego życzyłem. Po co te ograniczenia? Dalszej twórczej weny. No już nie przesadzajmy ze 150 lat. Nie, nie, ja błagam. Co najmniej 102 lata. 150 lat. 150 lat. Błagam. Dalszej twórczej weny, co najmniej przez te 100 ja dwa lata dodatkowo. Annie kiedyś życzyłam, żeby była zgrzybiałą żeby dożyła stanu zgrzybiałą. I co wtedy? No ona się ucieszyła, ale nie całkiem. Ale nie, no myślę. No wiesz,
znam takie staruszki, które mają 90 parę lat i są bardzo, ja też miałam. Zadajcie państwo. No może teraz poczekamy na Piotra, prawda, i te następne życzenia. Nie, to nic, tylko skleroza najgorsza. Można też wygląd mieć zgrzybiałego starca, ale najgorsza jest skleroza. Musicie panowie wziąć sobie krzesła na pokoju. Nie dopuścić do sklerozy. To musisz oglądać dynastię. I różne takie rzeczy. Słuchajcie państwo, ale możemy już siąść. Dobrze. Wszystkim dużo radości małych. Dobrze. Jasiu, wszystkiego dobrego. I zdrowia. No, wszystkiego dobrego. Przepraszam. No, panu również. Panu również. Teraz jest problem, gdzie schować. No jak tu goście są, to radzę do tego trzeciego pokoju. Ja ci radzę od razu tu. Za biust. No, najbezpieczniej. Nie bardzo bezpiecznie. To tak, coś powinnaś nosić no. Na szyję. Tak. I na szyję. Gdzie ja to mam schować, ten skarb? Ja. Tak, znaliśmy takie potem poszukiwania skarbu. Takich co chowali. Jeden facet rozrzucał. Nie by było taki schowek. Ja też, dlatego będę sobie żartować. Taką skrytkę. Ryśka też zna mnie od dziś, więc też mogę żartować, prawda? A ja to robię dla pana. To niech pani głowy nie zawraca, pani się ustawia. Do przyjaciółki Wicy pod Kolanami, nagrodę specjalną, którą ofiarowujemy w dniu pani imieniu. Niech ta nagroda będzie dowodem przyjaźni i życzliwości, jaką do pani żywimy. Proszę, pamiętamy też, że poprzez swoją wieloletnią obecność w piwnicy, zaznaczoną dziesiątkami scenografii, opracowanych tekstów i pomysłów, dyskretnie podtrzymuje pani niezwykłego ducha kabaretu. Ha, jak pięknie! Świadomi tego artyści i przyjaciele piwnicy, serdecznie pozdrawiam i życzę jak najlepiej. No nie, no to wszystko wspaniałe. Ja tego nie przeczytałam, no, jak nie mądra. Dobry wieczór. Jest to tak, co jest.